Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na czwartym memoriale piłkarskim imienia Jana Kępy, zawodnika Beskidu Żegocina, pasjonata sportu, pasjonata piłki nożnej. Bardzo serdecznie, bardzo gorąco witam rodzinę, najbliższą rodzinę Jasia w osobach mamy, sióstr, szwagrów. Nie ma wśród nas brata majora prałata Zbigniewa, ale myślę, że myślami jest tutaj z nami i pewnie wszystkim kibicuje. Bardzo proszę siostrę Jasię o odczytanie powitania i rozpoczęcie turnieju. W imieniu rodziny Jasia witam wszystkich zgromadzonych na czwartym memoriale imienia Jana Kępy, waszego brata, naszego brata, waszego kolegi, przyjaciela. Jest nam niezwykle miło, że memoriał staje się coroczną tradycją. Dzięki temu nie zapominamy o świętej pamięci Jasiu, a także o innych piłkarzach, którzy grali w klubie sportowym Beskid Żegocina, lecz już od nas odeszli. Jasiek, będąc jednym z założycieli klubu sportowego Beskid Żegocina, cieszył się z każdego wygranego meczu. Nawet po bardzo ciężkim dniu pracy jako zawodnik lub jako kibic starał się uczestniczyć w meczach rozgrywanych przez ulubiony klub sportowy. Dziękujemy, że znaleźliście dzisiaj czas na spotkanie się z nami, z kolegami z innych drużyn oraz z kibicami, bez których nie może obejść się żaden mecz. Swoją postawą dowodzicie, że sport także dla was jest czymś ważnym. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego memoriału życzymy udanego turnieju oraz wspaniałych sportowych wrażeń. Chciałbym jeszcze oczywiście powitać was, drodzy piłkarze. Witam drużynę Zagrodu, drużynę Ściany z Łukówki, dwie drużyny z Żegociny. Bardzo serdecznie witam pana sędziego Mariana Kurka, który będzie się ten turniej. Witam kogo reporterów, strony pana Wyszewskiego i strony klubowej pana Mariana Kurka. No cóż, ja się nie mam już 4 lata, ale nasza pamięć o tym trwała i myślę, że to będzie. Ja się, ci, którzy go znają, widzieli, że jego postawa była dla nas wszystkim dobrym przykładem. Jako sportowiec walczył do końca na boisku, do ostatniej minuty, zawsze to powtarzam. Grajmy do końca. Tak samo było w przypadku jego choroby. Nie poddał się, walczył do końca. I myślę, to jest takim przykładem dla nas, dla współczesnych ludzi, współcześnie żyjących, żebyśmy docenili ten dar życia, który jest najważniejszy. Bardzo proszę jeszcze o minutę ciszy. Daję się. Dziękuję bardzo. Zgłoszonych jest 6 zespołów, gramy ze względem każdy z każdym, w związku z czym mamy 15 meczy. Mecz trwa 15 minut bez zmian stron, czyli po prostu cały czas. W związku z czym pierwszy mecz Żegocina 1 Muchówka, mecz numer 2 Ściana Żegocina 2, mecz numer 3 Rodzina i Przyjaciel Żegocina 1, numer 4 Rajbro i tak dalej, i tak dalej, ale to na bieżąco będziemy podawać komunikat. Ah!
Kończy już się mecz. Bye.
Nim wręczymy najlepszym drużynom nagrody przygotowane przez rodzinę Jasia, chciałbym, żebyście wysłuchali wiersz, który napisała koleżanka Jasia, z którą chodził do klasy. Jest to wiersz właśnie o nim i o też Piotrku Mleczce, który grał troszeczkę w Beskidzie. Bardzo proszę Marka o odczytanie tego wiersza. Ku wiecznej pamięci. Biega na boisko z rozwianą czupryną, a wiatr mocno dmucha nad całą Górczyną. I gna go do przodu i dalej, lecz on nie ma siły już tak biegać wcale. Jeszcze rzuca okiem na łańcuchorze w górze i nagle go nie ma, przynajmniej jest nim w turze. Odszedł nasz zawodnik ze stadionu życia. Tajemniczy, dziki, musiał wyjść z ukrycia. Bo Pan Bóg też zechciał zagrać Jaśni w piłkę, więc dał mu na ziemi tylko moment, chwilkę. Lecz jak wiemy wszyscy, los kołem się toczy. Wszak twa śmierć przedwczesna otwiera nam oczy. Nie myśl sobie, Jasiek, żeś jest wyróżniony. Co prawda byłeś do piłki tak jakby stworzony. Lecz Pan Bóg chce w niebie mieć liczną drużynę. I kiedyś powoła klasową rodzinę. Wszystkich, cośmy do liceum razem uczęszczali, byśmy znowu w ławkach razem usiadali. Na razie masz kumpla, co prawda jednego, co jest, to jest Piotrka Mleczko, bardzo porządnego. Grajcie ten mecz życia przy aniołów w turze. Cóż powiedzieć, Jaśku? Widzimy się w górze. Muszę powiedzieć, że aż trzy zespoły uzyskały po 7 punktów, w związku z czym tworzona była tak zwana mała tabela według zainteresowanych drużyn i w związku z czym doszliśmy do układu, jak za chwileczkę przeczytam. Zacznijmy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Trzciany. Brawo! Thank you.
informacji dodam, że poza podium czwarte miejsce Grzegorzina 1, piąte miejsce Mubówka i to były te trzy zespoły, które uzyskały właśnie po 7 punktów. I ostatnie miejsce, szóste, zajęła drużyna z Rejbrodu. Najlepszym strzelcem, ponieważ była prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca. Najlepszym strzelcem okazał się Paweł Janiczek. Dziękuję bardzo.
że bardzo pomogli w organizacji tego turnieju, oczywiście rodzinie. No cóż, do zobaczenia za rok. Turniej uważam za zakończony. Dziękuję.